Co to za dźwięk? Jak długo spałeś? Próbujesz ruszyć szyją. Jest nieco sztywna. Dobrze ci się spało, ale zasnąłeś w niewygodnej pozycji. W dodatku w kinie. Teraz pamiętasz. Film był nudny, a ty zmęczony po ciężkim dniu w pracy i oczy same ci się zamknęły. Rozglądasz się wokół. Wszyscy już dawno wyszli. Jesteś sam. Wszędzie jest czysto. Na podłodze nie ma popcornu czy puszek po napojach. Dziwne. Na ekranie wyświetlają się napisy końcowe. Czas wracać do domu. Może być późno, a ty nie chcesz przegapić autobusu. Wstajesz, przeciągasz się i powoli idziesz ku drzwiom. Wchodzisz do halu, ani żywej duszy. Nic nie rozumiesz. Zwykle, gdy jesteś w kinie tak późno, ktoś podchodzi do ciebie i uprzejmie przypomina, że wkrótce będą zamykać. Zawsze jest co sprzątać po ludziach, którzy cały dzień chodzą po sali, jedzą przekąski i rzucają popcorn na podłogę, ale teraz wszędzie jest czysto i spokojnie, zupełnie jakby kino w ogóle nie było otwarte. Sprawdzasz toalety, tu też nikogo nie ma. Światła są przyciemnione, ale widzisz, gdzie idziesz. Mimo to w tej pustej przestrzeni czujesz się co najmniej nieswojo. Halo? Wołasz kilka razy, ale nikt nie odpowiada. Idziesz w kierunku znaku wyjścia i dochodzisz do zamkniętych drzwi. Tymczasowo zamknięte ze względu na renowację. He? Co to znaczy tymczasowo? Wpadasz w panikę, a chwilę później w gniew. Jakim cudem pracownicy zapomnieli cię obudzić? Zaczynasz krzyczeć, próbujesz otworzyć drzwi, ale to nic nie daje. Sprawdzasz telefon. Oczywiście nie działa, bo zapomniałeś go naładować. Nagle słyszysz dźwięk dochodzący z innej sali. Cały się trzęsiesz. Czyżby ktoś jeszcze był tu uwięziony? Powoli podchodzisz do drzwi i ostrożnie je otwierasz. Za chwilę zacznie się kolejny film. Tu też jest pusta. Próbujesz jakoś oderwać myśli od całej tej sytuacji. Bierzesz popcorn, słodycze, napoje i nawet trochę lodu. Wreszcie zajmiesz najlepsze miejsce. To było genialne. Wciąż śmiejesz się z żartów, które usłyszałeś. Widzisz, że zaczyna się kolejny film. Ekstra, to obejrzysz i ten. Pracownicy i tak przyjdą rano. Twoi znajomi pękną z zazdrości, kiedy im powiesz, że spędziłeś całą noc w kinie. I to za darmochę. Dwa filmy później dochodzi do ciebie, że nie masz pojęcia, która godzina. Jesteś wykończony. Jutro zacznie się nowy dzień. Będzie lepiej. Dalej żadnych wieści, nikt nie przyszedł. Żołądek burczy ci coraz głośniej. Wstajesz i bierzesz coś innego do jedzenia. Czas na więcej filmów. Zawsze chciałeś urządzić sobie taki maraton. Wchodzisz do pierwszej sali i widzisz, że zaczyna się jakaś komedia. Chwilę później rozumiesz, że w każdej sali odtwarzane są filmy z innego gatunku. Jeden się kończy, a za chwilę zaczyna drugi. W pewnym momencie ekran robi się biały. To znak dla ciebie, że pora iść spać. Dni mijają, a ty dalej każdego ranka czekasz na pracowników i oglądasz coraz to nowe filmy. Niektóre są stare, inne w obcych językach i z różnych krajów. Każdego dnia robisz to samo. Wstajesz i jesz śniadanie. W jednej z lodówek znalazłeś nawet zapas kanapek. Po obejrzeniu kilku filmów przechadzasz się po kinie i odkrywasz każdy jego zakamarek. Potem coś na obiad, kilka innych filmów, kolacja i spać. Czujesz się jak zahipnotyzowany od oglądania ich wszystkich. Niektóre rozśmieszają cię tak bardzo, że trudno ci zasnąć, bo dalej myślisz o ich fabułach. Inne cię wzruszają, a jeszcze inne dają do myślenia. Wreszcie są filmy, które przerażają cię do takiego stopnia, że zamiast iść spać, zrywasz się co 5 minut i sprawdzasz każdy podejrzany dźwięk, który słyszysz. Życie staje się monotonne, nikt nie przychodzi, każdy dzień jest taki sam. Z początku starasz się liczyć, od ilu dni jesteś zamknięty w kinie. Po jakimś czasie jednak całkowicie tracisz rachubę. Oczy ci się zaczerwieniły od niemal nieustannego patrzenia w ekran. Czasami boisz się spojrzeć w lustra. Twoja skóra pobladła, przytyłeś, a ramiona zaokrągliły się od siedzenia i spania w niewygodnej pozycji. Starasz się ćwiczyć od czasu do czasu i wprowadzić parę zdrowych nawyków. Częściej jednak masz wrażenie, że jesteś głównym bohaterem jakiegoś dziwnego filmu, w którym nie potrafisz odróżnić fikcji od rzeczywistości. Kątem oka zauważasz jakieś podejrzane rzeczy, ale gdy się odwracasz, żeby sprawdzić co to, niczego nie widzisz. Postanawiasz nigdy więcej nie oglądać horrorów.
Chwilę później siedzisz w fotelu i czekasz, aż rozpocznie się kolejny film. Fabuła cię wciąga, zanim się zorientujesz. Nie możesz przestać oglądać, choć wiesz, że później nie zaśniesz. Zaczyna ci doskwierać samotność. Postacie z filmów są twoimi jedynymi przyjaciółmi. Nieustannie rozmawiasz z nimi w głowie, a czasem nawet na głos. Cisza, która następuje po zakończeniu filmu, jest przytłaczająca. W takich momentach ciemne narożniki kina wyglądają szczególnie strasznie. Boli cię brzuch. Masz dosyć przekąsek, słodyczy, kanapek i popcornu. Jeszcze nigdy nie miałeś takiej ochoty na miskę gorącej zupy. Brzydzisz się na myśl o kolejnym filmie. Żaden już cię nie śmieszy, smuci czy straszy. Zdarza się, że oglądasz film, nie mając nawet pojęcia, o czym on jest. Czujesz się jak na bezludnej wyspie, kto wie, czy nie gorzej. Na wyspie byłyby przynajmniej plaże, zachody słońca, palmy, a po jakimś czasie nawet szanse ucieczki. Brakuje ci świeżego powietrza, słońca czy uczucia padającego na skórę deszczu. Zamykasz drzwi do sali i stajesz przy kasie. Masz dość napisów początkowych, muzyki filmowej, a nawet swoich ulubionych aktorów. Nie chcesz mieć z filmami nic wspólnego. Zaczynasz odkrywać kino, zwracając jeszcze większą uwagę na szczegóły niż do tej pory. Wchodzisz do każdej sali, jedna po drugiej, i szukasz jakiegokolwiek wyjścia. Powoli tracisz nadzieję, ale przypominasz sobie coś, co zobaczyłeś kilka dni temu w jednym z filmów. Pędzisz do toalety, widzisz otwór wentylacyjny. Teraz albo nigdy. Jest trochę wysoko. Dwa kubły na śmieci wystarczy. Może teraz go dosięgniesz. Kubły kołyszą się na boki, ale jakoś udaje ci się wejść do otworu. Za sobą słyszysz huk przewracającej się wieży z kubłów. Musisz przedrzeć się przez kręty labirynt, zanim w końcu wychodzisz na zewnątrz. Ach, ciepła noc. Masz wrażenie, że pierwszy raz od ponad roku oddychasz świeżym powietrzem. Kino nie znajduje się w centrum, więc po prostu wracasz do domu na piechotę. Gdy przekraczasz próg, twój współlokator zastyga ze zdziwienia. Wróciłeś z zaruby? Wygląda na zaskoczonego, a ty nie masz pojęcia, o czym on mówi. Miałeś po uszy swojej pracy i nie wiedziałeś, co robić. Powiedziałeś wszystkim, że potrzebujesz jakichś zmian, może wyjazdu na Arubę na parę miesięcy czy czegoś takiego. Myśleliśmy, że chcesz zniknąć na jakiś czas i później do nas wrócić, ale przez rok nie mogliśmy się do ciebie dodzwonić. W dodatku w ogóle nie odpowiadałeś w aplikacjach społecznościowych. Nie, żadna Aruba. Kino, mnóstwo filmów z całego świata, ogrom popcornu, renowacja, nikt nie przyszedł. Próbujesz mu wszystko opowiedzieć. Mówisz w pośpiechu, gubisz słowa, omijasz różne części opowieści. Ale on tylko patrzy na ciebie coraz bardziej zdezorientowany. Postanawiasz po prostu pokazać mu to kino. Ale gdy tylko dochodzicie na miejsce, on nie chce podejść bliżej. To kino jest zamknięte od wielu lat. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było otwarte. Jest nawet legenda o jego właścicielu. Był miłośnikiem filmów i chciał zebrać je wszystkie z całego świata. Zamierzał odnowić to miejsce, ale zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Nikt nie wie, co dokładnie się stało. Od tamtej pory kino jest zamknięte ze względu na renowację. Wielu ludzi twierdzi, że słyszeli jakieś dźwięki dochodzące z jego wnętrza, ale nikt nie miał odwagi podejść i sprawdzić, co się tam dzieje. Ups, jak ty w ogóle trafiłeś do tego kina? Nagle zauważasz nieopodal jakiś ruch. Ktoś zaczyna iść w twoim kierunku. Próbujesz uciec, ale nie możesz się ruszyć. Co tu się dzieje? Zrywasz się z fotela, zlany potem. To był tylko sen? Na ekranie przewijają się napisy końcowe, czyli skończył się kolejny film. Sala jest pusta i szybko z niej wychodzisz. Nigdzie nikogo nie ma. O nie, znowu? Halo, krzyczysz w panice. Cisza. Wtedy słyszysz... Tak?